Cześć, omówię funkcjonalność dodatku MacroSolid umożliwiającą wyeksportowanie listy materiałów do pliku Microsoft Excel według własnego szablonu i własnych wymagań. Excel BOM ma swoje trzy wersje niezależne od siebie. W tym materiale skupię się na omówieniu wersji najnowszej makra Excel BOM2 zintegrowanego z zakładką BOM, a ta wersja to po prostu przeniesienie wprost całej tabeli BOM ewentualnie tylko zaznaczonych wierszy do pliku wyjściowego szablonu xlsx i zapisanie go w lokalizacji aktywnego dokumentu. Różnych wersji list materiałowych tego typu możesz mieć tyle, ile widoków w makrosolid, ponieważ każdy widok przechowuje swoje ustawienia. Mam je już wstępnie przygotowane. Mam również wstępnie skonfigurowane przykładowe eksporty BOM. Przyłączając się między widokami, mam inne zestawy danych i całkowicie inaczej wyglądające listy materiałowe. Wykorzystałem potencjał widoków, a w szczególności możliwości filtrowania i sortowania komponentów. Szablon wybierasz z listy, która za każdym razem, gdy ją rozwijasz, uzupełnia się nazwami plików SLSX oraz LSXM, znajdującymi się w podfolderze Templates lokalizacji instalacyjnej Macrosolid. byś nie to C program files Macrosolid Templates. A zatem skorzystaj z gotowych szablonów, zmodyfikuj według uznania lub po prostu umieść w tym miejscu własny plik szablonu BOM. Szablon sformatuj według własnych wymagań, ale uwzględnij kilka kluczowych założeń. Przede wszystkim należy odzwierciedlić kolejność kolumn zdefiniowanych w tabeli BOM. Masz 40 kolumn i spore możliwości, jeżeli chodzi o to, co ma się w nich pojawiać. Wszystkie kolumny z gwiazdką to dane pobierane, analizowane, przetwarzane przez dodatek. Materiał, masa, powierzchnia, ale również ścieżki do plików, jednostki, jakość obrazu czy też gabaryty. Kolumny bez gwiazdki to odwołanie się do właściwości pliku. Są do skonfigurowania w ustawieniach. Wybierz, od którego wiersza i kolumny mają zostać przekopiowane dane. W widoku domyślnym mam na przykład szablon Templates.xlsx od kolumny A i drugiego wiersza. Jeżeli chcesz pominąć kolumnę w uzupełnianiu po stronie Excela, zdefiniuj po prostu pustą kolumnę w tabeli BOM. Zwróć szczególną uwagę na wartości liczbowe, np. kolumnę gwiazdka masa, gwiazdka powierzchnia. Jeżeli w szablonie komórki będą bez określonego formatu, może okazać się, że podczas uzupełniania Excel zmieni formatowanie i przekonwertuje na przykład na datę. To też zmień formatowanie kobórek na tekstowe, ewentualnie liczbowe, jeżeli planujesz sumowanie wartości. Pozostając przy wartościach liczbowych. Kropka czy przecinek, co z zaokrągleniami. Przewidzieliśmy to i możesz na poziomie ustawień w makrosolid podmienić kropkę na przecinek i na odwrót. Możesz również, niezależnie dla długości, masy, powierzchni i kolumn im pochodnych, zdecydować o zaokrągleniach. Chodzi tutaj tylko o informacje przetwarzane przez makrosolid, to jest wszystkie kolumny z gwiazdką. Jeżeli masz problemy z wartościami i zaokrągleniami danych pobranych z właściwości plików, to prawdopodobnie masz źle ustawione jednostki w dokumentach. Do kolumny możesz wprowadzić zdjęcia wygenerowane makrem PIC, ewentualnie kody kreskowe makra Barcodes. W szablonie musisz przewidzieć odpowiednią wysokość wiersza i szerokość kolumny. Opcja przenoszenia informacji z zakładki Project Info do nagłówka w Excelu. W tym miejscu wpisujesz główne informacje o projekcie. Zapisujesz i pobierasz m.in. numer zlecenia, uwagi, gabaryty, wielkość produkcji. Wystarczy odpowiednio skonfigurować eksport BOM a informacje definiowane w tym panelu będą kopiowane do BOMA. Skoro jestem na tym widoku i na tym szablonie, to właśnie tutaj mam włączoną opcję powielania wiersza startowego. Przy odznaczonej opcji makro uzupełnia kolejne wiersze, ale jeżeli Twoja lista materiału wymaga stopki, pełnego formatowania pod kątem wyglądu całości, wydruku, kontroli formu, funkcji i obliczeń dla uzupełnionych komórek, to opcja kopiuj wiersz będzie nieodzowna. Dwie kolejne opcje związane są z przenoszeniem formatowania tabeli BOM do szablonu. Opcje powstały z myślą o oznaczaniu szlifu blach nierdzewnych. Dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy w komórkę kolumny gwiazdka długość lub gwiazdka szerokość powoduje oznaczenie kierunku szlifu. Komórka zostanie pokolorowana, a we właściwościach komponentu uzupełniona właściwość szlif. Opcje makra umożliwią przeniesienie koloru do Excela lub podkreślenie tekstu w miejsce oznaczenia szlifu. Opcja przenoszenia kolorów sprawdzi się przy listach przeznaczonych dla malarni. Połączenie możliwości kolorowania makrem kolor i skonfigurowana podmalowanie tabela BOM oraz szablon daje oczekiwane efekty. Pliki eksportu zapisywane są domyślnie z taką samą nazwą i w tej samej lokalizacji co aktywny dokument. Makro nie nadpisuje już wygenerowanych plików, a generuje nowy z kolejnym numerem w nawiasie na końcu nazwy. Aby rozróżnić BOMy generowane z widoków do nazwy pliku, można dodać nazwę widoku. Jeden widok daje jednego Excela, a może potrzebujesz jednego Excela z wieloma zakładkami, a w każdej zakładce czegoś innego. W dodatku MacroSolid masz do dyspozycji Excel Bomb 2 z widoku. Wystarczy, że przygotujesz szablon tak, aby nazwy zakładek były takie same jak nazwy widoków. Jeżeli zakładka będzie sformatowana i przygotowana zgodnie z zasadami, dopasowana do widoków MacroSolid, konstruktorowi pozostaje jedynie wywołanie funkcjonalności. Michał Karpiuk, ADK Solid.